Rurku. No co tam? Słucham cię, Kamilku. To dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? No wolam przecież. Tak się głupio pytasz, jakbyś pracował tu od wczoraj. Znowu się najebałeś? Tak. A co ci się znowu nie podoba? Co, może makijaż za słaby? Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. A weź się w końcu odpierdol. Jak zwykle nic ci nie pasuje. Kurwa, że stół brudny, krawat brzydki, zupa zasłona, co jeszcze? Telekamerę dostał, to zgrywa wielkiego bohatera. Nie rób takiej miny, bo taka jest prawda. Niech będzie ujebany, co ci to przeszkadza? A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Nie przesadzaj, dobrze? Jak będzie nasrane, to wtedy coś wymyślę, okej? Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. No to wyjebaj się ode mnie i pretensje do Wolana miej. Ujebany farbą, czy nie wiem czym, kurwa. A pojebany jesteś.